Podczas sobotnich powiatowych obchodów Dnia Strażaka święty Florian swoim podopiecznym nie poskąpił wody. Padający deszcz w niczym jednak nie umniejszył rangi najważniejszego dla powiatowych strażaków święta. Tegorocznym gospodarzem obchodów Dnia Strażaka po raz pierwszy w jego 4-letniej historii było miasto Serock. Wybór ten nie był przypadkowy, bowiem w tym roku jubileusz 130-lecia istnienia obchodzi Serocka Ochotnicza Straż Pożarna, najstarsza w powiecie legionowskim. 130 lat to wiele życie, wiele pokoleń Polaków, a przypomnę, że Straż Ogniowa w Serocku zaczynała w czasach niezwykle trudnych, w czasach niewoli, braku własnej ojczyzny, własnej państwowości. Można rzec więc, że trzeba było dużej odwagi, aby organizować społeczeństwo do niesienia samopomocy. Dzisiaj strażakom ochotnikom odwaga jest nie mniej potrzebna. Obowiązujący w Polsce krajowy system ratowniczo-gaśniczy bazuje bowiem przede wszystkim na ochotniczych strażach pożarnych. To one w każdym powiecie dysponują największą liczbą jednostek. Myślę, że w tej chwili 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie naszego powiatu, w tym 11 w tym krajowym systemie, gwarantuje to, że jesteśmy sprostać tego typu zagrożeniom, nawet jak w zeszłym roku to zagrożenie powodziowe. Już pomijając fakt, że te jednostki są coraz lepiej wyposażane, mają coraz lepszy sprzęt. Którego część można było oglądać podczas sobotniej uroczystości. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Serocku. Dalsza część uroczystości odbyła się na serockim rynku. Tradycyjnie już odczytano rozkazy o awansach na wyższe stopnie służbowe oraz decyzję o wręczeniu medali i odznaczeń. 13 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej zostało awansowanych na wyższe stopnie, 7 otrzymało medale za zasługi dla pożarnictwa, 5 medale za długoletnią służbę, 2 medal pamiątkowy imienia Bolesława Chomicza, a 1 ochotnik został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Tak duża liczba odznaczonych świadczy o tym, że w powiecie dobrych strażaków nie brakuje. Tutaj szczególne słowa uznania dla strażaków ochotników, którzy właśnie, zwłaszcza z gminy Serock, już w tym roku zdążyli się podczas zagrożenia powodziowego pochodzącego z rzeki Bug. W styczniu i w lutym naprawdę kilkadziesiąt godzin, kilkaset godzin spędzili przy uszczelnianiu wałów, przy zabezpieczaniu tych wałów. Ale także zasługi zeszłoroczne zaowocowały tym, że faktycznie 4 maja mieliśmy bardzo dużo odznaczonych, bardzo dużo wyróżnionych. Szczególne wyróżnienie otrzymał tegoroczny jubilat. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Serocka została uhonorowana przez marszałka województwa mazowieckiego medalem pamiątkowym Promasofia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.